Cześć, witajcie z tej strony z Maslo i witam was dzisiaj bardzo serdecznie chyba w jednym z bardziej wyczekiwanych przez was filmów, bo bardzo dużo komentarzy i wiadomości dostaję o to, kiedy będzie ten film, tak więc nareszcie jest. Tak więc w tym materiale pokażę wam swoje, powiedzmy, pokoje gracza, zaktualizowaną wersję na rok 2018. Poprzedni film z zeszłego roku miał naprawdę całkiem spoko odbiór. Co do zeszłego roku, myślę, sporo się pozmieniało, jeżeli chodzi przynajmniej o moje stanowisko takie komputerowe, więc myślę, że to będzie takim głównym daniem. Chociaż także mój drugi pokój, w którym mam głównie konsolę, również troszeczkę się zmieniło, tak więc zapraszam do oglądania. Ci z was, którzy oglądają moje filmy, w ostatnim czasie widzicie, że kadr jest taki. I co się stanie w momencie, kiedy wstanę i podejdę sobie stąd? Tak więc, moi drodzy, po kolei. Ten fotel, o który dostaję bardzo, bardzo dużo pytań, to jest fotel z samochodu, to jest fotel z Audi A6. Ten fotel jest wykonany przez mojego kuzyna, jest to ręczna robota. Wojtek naprawdę fajnie mi ten fotel odpicował. Ma tutaj, jak widzicie, normalne takie kółka. Co fajne, on też tutaj jest elektrycznie regulowany i to regulowanie działa, z tym, że po prostu musiałbym sobie zapiąć jakiś akumulator, a jest to troszeczkę niewygodne. Do tego fotel tutaj ma taki stoweczek, gdzie sobie trzymam różne pendrive'y i takie tam pierdoły. Tak, tutaj widzicie w lewym rogu to jest ThinkPad X60, to jest, jak ma być szczery, laptop od mojej babci, więc nie będę mu poświęcał zbyt dużo uwagi. Co do mojego samego stanowiska, tutaj, żebyście widzieli, jak to tutaj wygląda. Tutaj mam parę szufladek. Tą szufladę możecie kojarzyć z tego, że był o niej filmik. Szuflada pełna telefonów. No i rzeczywiście tak jest, jak sobie popatrzycie, mam tutaj naprawdę sporo tych różnych telefonów. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie mam tutaj telefony, no to odsyłam was do filmiku. Natomiast tak, tutaj dalej mamy pudełka po różnych peryferiach komputerowych. To jest karta graficzna mojego brata, to jest moja karta graficzna R9290, za niedługo będzie o niej filmik. Tutaj pudełka z moich procesorów, z płyt głównych. Tutaj mamy parę książek, poradnik do JavaScriptu i jQuery. Tutaj język C++, polecam bardzo tą książkę, jest bardzo gruba, ale też myślę wyczerpuje dużo rzeczy. Tutaj jest książka Gehenna Polaków na Rzeszowszczyźnie. To jest książka, którą napisał mój dziadek i staram się ją przeczytać. No i tak, na lewo tutaj od tego wszystkiego mamy słuchawki Sharkuna, o których był ostatnio filmik. No i tutaj mamy też oczywiście mojego peceta. Filmik o moim pececie również wam tutaj podeślę w formie karty. Składa się on tak, mamy procesor AMD Ryzen 1700 podkręcony na 3-4 GHz, mamy 16 GB RAM-u o taktowaniu 2400 MHz. Tak, wiem, że nie jest to najlepsza opcja, dlatego za jakiś czas będę sobie ten RAM wymieniał. Mamy kartę graficzną AMD R9290, która wydajnościowo jest bardzo podobna do GTX 970, tylko pieprza o wiele więcej prądu. Taki jest, powiedzmy, jej minus. Do tego mam tutaj 4 dyski twarde, 2 razy po 1 TB 3,5 calowy oraz 2 razy 2,5 calowe 320 giga złączone w macierz RAID 0 i to jest taka moja macierz na gry, żeby one troszeczkę szybciej się wczytywały. No i oczywiście na system mamy dysk Samsunga SSD 120 GB. Mały, jego również planuję sobie wymienić w najbliższej przyszłości na jakiś fajny dysk pod M2. I tutaj mamy myszkę Rokata Kowa Plus. Nie polecam tej myszki, jest beznadziejna, nie kupujcie jej, kabel mi się urwał już drugi raz. Szkoda po prostu strzępić ryja, że tak się wyrażę. Mamy tutaj mikrofon Unitry MDU26, to jest bardzo dobry mikrofon estradowy, z tym, że minus ma taki, że jeżeli chcecie go na przykład używać z komputerem, potrzebujecie analogowego wzmacniacza do niego. No i tutaj mamy klawiaturę Sharkun Skier SGK2. Aktualnie przerzuciłem sobie na Sharkuna, ja klawiaturę zmieniam dość często wedle humoru. Raz używam tej z 1991, raz używam Mantiska, po prostu od dnia, od humoru sobie czasami wymieniam. Dodatkowo tutaj mam lampkę z żarówką Xiaomi Light, która jest sterowana z telefonu, to jest żarówka RGB.
też był o niej filmik. O dużej ilości rzeczach był filmik. Tutaj wala się Nexus 5X, o którym również był filmik i który umarł ostatnio, więc będę go sprzedawał. Jak ktoś się chce pobawić, to będę dawał info na Facebooku, na Instagramie i na Discordzie, więc tak. Tutaj w ogóle jest odpalony Discord. Jeżeli chcecie wejść, pogadać, pośmieszkować sobie z nami, to gorąco polecam. Naprawdę fajna społeczność tutaj nam się wywiązała. To są głośniki firmy, nie powiem wam jakiej, ale fajne są. Znaczy w sensie spełniają moje wymagania. Tu jest monitor i jamy. Musiałem go naprawiać, bo zasilacz padł, w sensie tata mi wymienił kondensatory i śmiga. Oczywiście tam jest druga taka kolumna. Tam na dole, co to widzicie, to jest wzmacniacz Yamahy, który właśnie zasila mi te głośniczki. To mam tutaj taką żółtą Nokię dla ozdoby, Nokię 3310, niedziałającego ZX Spectrum, takie autko ręcznie robione z Kuby, parę łusek po nabojach, pudełka z telefonów, takiego klapsa firmowego oraz rejestrację z Kuby, więc takie rzeczy, jakiś śrubokręt z Sapphire, więc no takie raczej rzeczy pierdółkowate, że tak to ujmę. Tutaj wam jeszcze pokażę, że na prawo tego wszystkiego mamy drzwi, przez które zaraz sobie przejdziemy. Tutaj jeszcze troszeczkę bez ładu i składu stoi PowerMac G5, który czeka na swoją kolej w filmie. Stary monitor, który kiedyś używałem, a jest naprawdę tak beznadziejny, że już nie jestem w stanie go używać. Tak samo mamy komputer Dell, taki malutki, który dostałem od kebaba. Chciałem o nim zrobić film, ale nie mam zasilacza do niego, bo zasilacz wymaga takiego własnościowego złącza, no i nie mam czegoś takiego, no i nie jestem w stanie go w ogóle uruchomić. Okej, no i tak jak wam wspomniałem, przejdziemy sobie teraz przez te drzwi. I tutaj właśnie te takie dziwne schody prowadzą do mojego pokoju. Te schody są takie dziwne po to, żeby było przejście na dole. No i tutaj właśnie dochodzimy do mojego pokoju. Tutaj mamy też troszeczkę rzeczy do omówienia, więc zacznę od tego, może zaczniemy sobie od prawej strony. Ale chciałbym przede wszystkim zaznaczyć, że mój pokój jest na poddaszu. Jest to spoko, ale też ma trochę wad. Wad na przykład to, że jest strasznie gorąco. Dlatego na przykład tutaj posiadam klimatyzator, bo naprawdę powiem wam, w lato, gdy tutaj nie chodzi ta klima, no dzień taki jak dzisiaj, widzicie, jest dość słoneczny, to tutaj potrafi być w pokoju 28 stopni na przykład i powiem wam, to jest nie do życia. Tutaj jak widzicie mam te dyski taśmowe, o których ostatnio był filmik. No i tak, zacznijmy sobie od kolumn. Są to Altonki, tak? Altonki, które często na poprzednim filmie zwracaliście uwagę i często też niektórzy z was mówili, że och, jakie ty masz głośniki, dlaczego tak sprofanowałeś te kolumny? No i w sumie to jest dobre pytanie i z tym jest nawet dość ciekawa historia. Historia była taka, że tutaj owszem, były oryginalne membrany, jak najbardziej, z tym, że jak byłem mały i miałem 3 latka, to lubiłem sobie wciskać te, wiecie, te głośniki, tak, bo te głośniki są bardzo stare. I po prostu uszkodziłem te oryginalne membrany i z tego co wiem, po jakimś czasie, kiedy już troszeczkę podrosłem, mój brat i już nie bawiliśmy się w taki brutalny sposób kolumnami, to tata wymienił właśnie te membrany na takie i niektórzy z was mówią, że o, bo to jakieś membrany, ale z tego co wiem, to te membrany są nawet lepsze niż oryginalne, więc no nie wiem, ja tam jestem zadowolony. Następnie tutaj mamy taki wzmacniacz lampowy. Kiedyś używałem go do gitary, ale teraz bardziej stoi jako ozdoba, nawet nie jest podłączony. Tutaj mamy case'a na Nintendo Switch oraz książkę Wojny konsolowe. Jestem w trakcie czytania tej książki. Jak skończę, to pewnie zrobię wam recenzję. Następnie przejdźmy sobie do telewizora. Telewizor jest taki sam jak rok temu. Jest to 42-calowy telewizor Samsunga, plazmowy. Więc no niekoniecznie dobrze nadaje się on do gier przez to, że plazma nie lubi stałych obrazów, no, a rzeczy takie jak HUD w grach no niestety się wyświetlają jako stałe obrazy, więc troszeczkę ten telewizor na tym cierpi. No ale cóż, nie wybrzydzam. Dalej tutaj niżej
Mamy tutaj PSP model 2000, również był o nich filmik, a zabawne, bo w sumie wszystko to się jakoś elegancko spaja w tym filmiku. Następnie tutaj mamy płytę od Limp Bizkit, bardzo polecam, lubię ten zespół, jest mega spoko. Tutaj myślę, że wprawne oczy wypatrzyły komputer ze śmietnika, który robi jako stolik do Commodora, dlatego jest tutaj troszeczkę kabli i to może troszeczkę brzydko wygląda. No ale prawda jest taka, że tego Commodorka używam i się nim bawię, więc no nie mam tego jak ładniej jakoś poogarniać. Tutaj nie bez powodu jest też pad do Sega Genesis, mianowicie tutaj te złącze tego pada jest zgodne z tym do Commodora, więc mogę sobie go używać zamiast joystickiem. To jest oczywiście magnetofon do Commodora. Tutaj mam wzmacniacz Marantza, który spina mi parę rzeczy w całość, mianowicie kiedy chcę sobie puścić na przykład rzeczeka jakąś muzykę, no to mogę to zrobić. Albo też tutaj jest wpięta konsola bodajże Wii przez ten wzmacniacz. No i ogólnie gdy chcę sobie puścić dźwięk na kolumny, tutaj jest drugi Alton, no to to wszystko ładnie gra. Jak widzicie, ten Alton jeden musi być w tą stronę i nie jest on w ogóle twarzą do mnie. No tak, ale widzicie niestety skośne ściany. Tutaj nie ma już miejsca po prostu, żeby wepchać tą drugą kolumnę, żeby była twarzą do mnie, więc musi być tak. No niemniej jednak i tak nie korzystam z tych kolumn za ciężko, więc jakoś nie rozpaczam bardzo mocno z tego powodu. Tak więc tutaj mamy konsolkę Nintendo Switch. Jest to w sumie jedna konsola nowej generacji, którą posiadam. Dalej za nią skrywa się PlayStation 2 Slim, na którym ostatnio ogrywam Undergrounda 2. Dalej tutaj mamy białego Xboxa 360, który jest w ogóle też przerobiony metodą LT3.0. Dalej tutaj mamy PlayStation 2 w wersji FAT, które kiedyś kupiłem za 35 zł w ogóle. Śmieszne pieniądze. W nim jest modyfikacja FreeMC Boot, przepraszam. Dalej tutaj mamy Sega Mega Drive, czy Sega Genesis, jak kto woli. Bardzo fajna 16-bitowa konsolka, taka alternatywa powiedzmy dla SNES-a. Dalej tutaj mamy Nintendo Wii, na którym Wii-Wiiam czasami padami, jak sobie chcę pograć w jakieś śmieszne rzeczy z kimś. No i na samym końcu mamy jeszcze starego PlayStation 1, który jest tą odświeżoną wersją PS1. I tutaj również jest mod chip, tak więc możemy wczytać kopie zapasowe gier. Bo tak się akurat składa, że nie mam żadnej oryginalnej gry na PS1, ale to się zmieni za niedługo, bo chcę sobie kupić parę Need for Speedów. Tak więc tutaj wam zrobię jeszcze taki krótki rzut na gry. Możecie sobie zatrzymać film, jak chcecie sobie zobaczyć, co tutaj dokładnie jest. Tak, mam tutaj 3 gry na Sega Genesis, to już mówiłem w zeszłym roku. Wśród nich Sonic, więc jest git. Z ciekawszych rzeczy, którą w sumie wam mogę pokazać, to tutaj jest Kangurek KO runda druga na wersję PlayStation 2 i udało mi się ją kupić w pierwszym wydaniu zafoliowaną. Oryginalna folia z plombą, nawet gdzieś tu jest ten słonik taki charakterystyczny. Tak więc aż mi szkoda rozpakowywać tej gry, ale mam zafoliowanego Kangurka KO. No i tutaj oczywiście C64, o którym był też ostatnio filmik. To nie są wszystkie gry, które mam na konsolę, ale przejdziemy sobie dalej tutaj. Mamy pudełko z Commodora, pod nim mam też parę innych pudełek, w których trzymam różne rzeczy. I teraz tak, mój z masło jest fanatykiem informatyki. Wszystko zawalone komputerami i tak dalej. Tutaj mam płytę główną. W ogóle w pudełku pod tamtą płytą główną są również płyty główne. Tutaj otwieramy pudełko, no co tu może być? Och tak, no co to jest w ogóle? Co to? Noctua, a co jest pod tą Noctuą? No oczywiście, co? No płyta główna, tak? Więc mój zmasło jest fanatykiem informatyki, wszystko zawalone po prostu komputerami. Tu jest mój stary PC, ten tutaj sobie stoi. W ogóle w tych pudełkach co może być? Ganicie, oczywiście, że RAM, jakieś procesory Intela, Core Duo, tfu, socket 775, oczywiście żartuję, nie bijcie mnie, błagam. Mianowicie, tutaj mamy 3 ThinkPady. Dostałem w ogóle ostatnio naklejki z Fundacji Wolnego Oprogramowania, bo ją dotuję. Polecam również, jeżeli korzystacie z Linuxa, zrobić dotację. Tak, to jest mój ThinkPad T420, którego swoją drogą będę sprzedawał, więc jeżeli ktoś z was miałby chrapkę na takiego fajnego ThinkPada z dobrą matrycą i siódemką, to śledźcie mojego Facebooka i będziecie wiedzieć, kiedy go będę sprzedawał.
Tutaj jest X200 tablet, o którym też był film. I tutaj jest T400S, o którym jeszcze nie było filmu, a pewnie będzie kiedyś. To jest niesamowity komputer, bardzo rzadki swoją drogą, T400S. I dalej mamy mojego prowizorycznego test bencha, którego pokazywałem Wam kiedyś na Instagramie. Tutaj mamy zasilacz do właśnie tego test bencha, który będę musiał sobie zaaplikować za jakiś czas. Bardzo fajny zasilacz, przynajmniej nie będę się bał podkręcać różnych starych PC-tów teraz. Tak, to co tutaj widzicie, to jest nic innego jak komputer ze śmietnika. Dokładnie tak, po prostu tutaj go sobie katuję jeszcze na starym zasilaczu. Mam tutaj do komputera ze śmietnika nowe ramy, ale nie chcę za dużo spoilerować. Tutaj też oczywiście jakieś dyski. Tutaj mam jeszcze tą klawiaturę z 1991 roku, którą znacie, myślę, bardzo dobrze. No i zasadniczo to tyle, co mam Wam do pokazania, tyle co się zmieniło. Tutaj mam taki monitorek. Tutaj jeszcze, co może warto byłoby pokazać, są gry. To mamy Phantom Paina na Xboxa 360, LEGO Star Wars Complete the Saga. Uwielbiam tą grę, całe dzieciństwo, och tak. Forze, jakieś gierki na Wii, w tym grę, którą dostałem też od widza. Mamy jedną grę na Switcha, to jest Splatoon 2, bo regularnie kupuję i sprzedaję sobie po prostu gry na Switcha. Tutaj mamy parę gier na PSP, w tym po kolei wszystkie praktycznie Need for Speedy. Mamy Rivals, mamy Most Wanted, mamy Carbona, mamy Pro Streeta, mamy Undercovera w takim małym pudełeczku i mamy jeszcze Pro Streeta. No, tak więc moi drodzy, to zasadniczo tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobało Wam się, że Wasza ciekawość została zaspokojona. Jeżeli ktoś z Was lubi filmy o technologii, polecam zostawić suba. No a co, ja się z Wami żegnam, bo klima już nie chodzi parę minut i tu się robi po prostu koszmarnie gorąco. Już po prostu leje się ze mnie, bo jest tu niemożliwie gorąco się to robi przez moment, jak ta klima nie chodzi. A jakby chodziła, to byście nic nie słyszeli. Tak więc słuchajcie moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jeżeli ktoś z Was chciałby kupić te rzeczy, o których mówiłem, przykładowo tego ThinkPada albo Nexusa, to polecam wejść albo na Discorda, albo na Facebooka, bo tam na pewno poleci takie info. No i co moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Prawdopodobnie teraz, kiedy oglądacie ten materiał, ja jestem na festiwalu Poland Rock, czyli stary Woodstock. Więc jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, czy taplam się w błocie, czy coś się ze mną dzieje, to również polecam Instagrama, tudzież Facebooka. Możecie mi życzyć udanego wypoczynku, tak więc komentarze z tego filmu będę czytał dopiero po tym, jak wrócę, no bo wiadomo, tam jest festiwal, tam się trzeba bawić. Więc tyle z mojej strony, mam nadzieję, że będziecie cierpliwie czekać na moje odpowiedzi. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, bajos.